Partnerem odcinka jest OANDA, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz. Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Ze mną jest dzisiaj pan dr Michał Paszkowski z Instytutu Europy Środkowej. Dzień dobry, bardzo mi miło. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o tym, jakie Kazachstan ma znaczenie, jeżeli chodzi o nową układankę energetyczną Europy i nie tylko, bo chodzi również o dostawy pewnie w inne regiony świata. Wszystko zmieniła agresja rosyjska na Ukrainę, również te pakiety sankcji Unii Europejskiej, które miały dotknąć Rosji. Drugie pytanie to oczywiście, czy one mają znaczenie, czy one rzeczywiście robią swoje. I tutaj mamy gracza, jakim jest Kazachstan. Na początek może znaczenie Kazachstanu dla rynku naftowego. Jeżeli chodzi o znaczenie Kazachstanu, no to trzeba powiedzieć, że jest to dosyć duży producent ropy naftowej. W tej chwili uczestniczy też w tak zwanym porozumieniu OPEC+, wspólnie między nami z Rosją, tak, a więc jest to porozumienie państw OPEC, które wspólnie z innymi producentami ropy naftowej starają się gdzieś tam kształtować sytuację rynkową. Samo wydobycie ropy naftowej w Kazachstanie kształtuje się na około poziomie 1 800 000 baryłek dziennie, czyli można powiedzieć niecałe 2% światowej produkcji. Więc tak naprawdę jest to duży gracz, który ma też rozbudowane sieci eksportowe tego surowca. Kazachowie, rozumiem, są świadomi tego, że mają takie bogactwo. Pytanie, czy już mrugają w stronę sojuszników, nie tylko sojuszników. Popatrzcie, my możemy zastąpić rosyjskie surowce. Znaczy, trzeba pamiętać, że to też jakby już zasygnalizowałem, jakby kluczową kwestią jest eksport ropy naftowej. Jeżeli chodzi o Kazachstan, z uwagi na jego położenie, no musi tutaj korzystać z, powiedzmy, jakby, żeby dostarczać na rynki międzynarodowe, musi korzystać tutaj ze współpracy przede wszystkim z Federacją Rosyjską. Głównym kanałem takim eksportowym jest rurociąg CPC, tutaj jakby, który jest jakby z Kazachstanu, biegnie nad morze, przez Rosję na Morze Czarne. No i tutaj tak naprawdę jest to gro, można powiedzieć, eksportu. Też Kazachstan eksportuje do Chin, też akurat tutaj wykorzystuje jeszcze inne kanały eksportowe, też przez Federację Rosyjską, więc tak naprawdę jakby pierwszym takim elementem jest jakby uwzględnienie tego państwa właśnie, jeżeli chodzi o eksport. I on tutaj Kazachstan musi jakby uwzględniać współpracę po prostu z Federacją Rosyjską. A druga rzecz jakby jest rodzaj gatunku, który eksportuje tutaj Kazachstan. On jest trochę inny jakby pod względem fizyko-chemicznym, różni się od tego gatunku, który eksportuje Federacja Rosyjska, czyli Urals. Najbardziej znany jakby gatunek ropy naftowej Kazachstanu CPC Blend jest to przede wszystkim ropa naftowa mniej zasiarczona oraz nieco cięższa, ale też pod względem chociażby można powiedzieć kosztowym, z uwagi na trochę mniejsze zasiarczenie jest tańsza. I tutaj jakby uwzględniając właśnie, tak jak wspominałem, duże wielkości, znaczy nie, oczywiście mniejsze niż Federacja Rosyjska, bo Federacja Rosyjska produkuje na poziomie prawie 10 milionów baryłek dziennie, a tutaj mówimy o 2 milionach, niecałych milionach baryłek dziennie, więc jakby perspektywy, żeby Kazachstan zastąpił tutaj ropę rosyjską, z uwagi też na te kanały eksportowe oraz rodzaj gatunku, no jest takie trochę wątpliwe, ale niewątpliwie trzeba też pamiętać, że jakby jest to ropa naftowa, która jest sporządzana przez rafinerię, ale mówię, na pewno to nie jest tak, że jest w stanie w 100% zastąpić ropę naftową z Federacji Rosyjskiej. Jakie projekty dzisiaj również energetyczne realizują Kazachowie z innymi partnerami? To znaczy tutaj Kazachstan oprócz eksportu ropy naftowej, bo to jest jakby tutaj gro, jakby najważniejszy jakby element, no tutaj w Kazachstan też eksportuje gaz ziemny, głównie akurat tutaj również do Chin. Natomiast no z tym najbardziej jakby teraz, że tak powiem, medialnym tematem, no to jednak jakby nie patrząc jest to ten aspekt jakby naftowy i współpraca z ewentualnie dostawy ropy naftowej do rafinerii niemieckich. Natomiast
mówię, Kazachstan z uwagi też na wielkość, jakby swoje bogactwa naturalne, no jakby jest obecna na różnych rynkach tutaj surowcowych. Z reguły region Azji Środkowej, Azji Centralnej teraz jest bardziej obecny, jeżeli chodzi o tę naszą układankę geopolityczną, więc jakby ten potencjał i znaczenie samego Kazachstanu i innych krajów chyba nie dziwi. Nie, na pewno nie dziwi, tym bardziej, że wiele firm zachodnich jest obecnych na tych rynkach. Tutaj oczywiście Kazachstan jest tym doskonałym przykładem, ale też chociażby Azerbejdżan, który też wydobywa ropę naftową, gaz ziemny, który w niedługim odstępie czasu będzie, znaczy jest już eksportowany do Europy, ale jakby z uwagi na porozumienie z Komisją Europejską ma te wolumeny mają ulec zwiększeniu. No i tak jak wspomniałem, jakby ta eksport ropy naftowej tutaj przez najbardziej znany rurociąg Baku, Tbilisi-Ceyhan, który umożliwia eksport właśnie ropy naftowej z Azerbejdżanu na rynki międzynarodowe, ale też częściowo chociażby z Kazachstanu, który zdarzają się ładunki, które są eksportowane drogą morską i rozładowywane w Baku, a później transportowane tutaj właśnie do Ceyhan. Więc tutaj te państwa z uwagi na swoje bogactwa naturalne, ale też właśnie dużą otwartość na inwestorów zagranicznych, no, są obecne na tych rynkach przede wszystkim surowcowych. Pytanie też, czy Kazachstan chce inwestować w infrastrukturę, jak to często bywa. Mamy możliwości, ale nie mamy mocy przerobowych, jak to w przypadku na przykład Wenezueli. Tak, znaczy w przypadku Kazachstanu przede wszystkim jest to państwo, które jest nastawione na eksport, a z uwagi na swoje położenie, no musi współpracować z innymi państwami i w tej chwili jakby już jego kanały eksportowe są, wydaje się, raczej optymalne, tak? Jakby tutaj główny rurociąg CPC umożliwia praktycznie no 70-80% eksportu surowca. Też jeszcze mamy rurociąg na w kierunku Chin, też praktycznie jakby około 400 tysięcy baryłek dziennie, więc też dosyć duże wielkości. No i też Kazachstan jest w stanie eksportować poprzez ropę naftową tutaj na Morze Bałtyckie, poprzez system rurociągów rosyjskich, więc jakby Kazachstan na tą chwilę tak naprawdę koncentruje się przede wszystkim na wydobyciu, a nie jakby rozbudowie nowych kanałów eksportowych, bo ma po prostu w tym zakresie po prostu optymalną sytuację. Dzisiaj w komentarzu na temat kazachskiej ropy dr Michał Paszkowski. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Coffee. Do usłyszenia.